Jeszcze raz, słuchajcie, powitajmy gorąco. Wilson Kipketer. Now for me, I like also to say thank you for inviting me. And so I say also thank you for coming back to a good course after 2 years. And I hope I will come back again, maybe on Sunday. And I say also thank you for the people that have been here. I think they have been really a wonderful organization. You know, being in town the whole day yesterday, today running with many people, and it was a little bit tough. And I think the weather was also was with us, but now it's raining. So this morning, so the atmosphere was good, you know, until even the rain stopped for a while to give us a chance to run. And I hope that everyone can come to watch on Sunday. So we invite you, all of us, again, and then I will be back again, maybe. Andrea Johnson, so I will be also here on Sunday, but I think you have a competition. But I wish all of us can be here to cheer the athletes from all over the world. Przede wszystkim zaczął od tego, że dziękuję także za zaproszenie. Cieszył się, że po 2 latach przerwy po raz kolejny, dokładnie po raz 4, mógł być w Bydgoszczy i ma nadzieję, że będzie mógł do nas wrócić. Dziękuję za obecność tutaj także dziennikarzy, za zainteresowanie w ciągu tego weekendu, ale przede wszystkim dziękuję osobom, które zechciały uczestniczyć w spotkaniach z nim, także chciały uczestniczyć w dzisiejszym biegu. Jak możemy się przekonać na własne oczy, za oknem pada deszcz, ale pogoda była z nami, ponieważ świeciło słońce w czasie biegu. Powiedział też kilka słów na temat tej, w cudzysłowie, rywalizacji z Andreasem Johnsonem. Bardzo mu się to podobało. Dziękuję za tę możliwość. Życzę nam, żebyśmy mogli nie tylko za tydzień gościć najlepszych lekkoatletów świata. And I say so thank you also for the journalists for coming, because I see, you know, all of us, we are in this. And thank you for everyone for getting involved. And thank you for the organizers also doing a good job. And I hope this can continue to progress even till Sunday. It could be a success event, because this is success now. So we are going to see a big success if we work together, all of us, for the Sunday. Wilson, mam nadzieję, że praca nas wszystkich, was dziennikarzy, nas organizatorów, spowoduje, że to, co zaczęliśmy już dużo wcześniej, to, co dzieje się dziś, będzie miało w najbliższym tygodniu kontynuację i będziemy mogli jakby zakończyć całą ten okres przygotowań mistrzostwami zakończonymi sukcesem, i na to właśnie czeka Wilson. No, I just feel like this, you know. I of course I'm a motorbike freak or whatever you want to call it, but I'm very happy to be here, and I'm really, you know, I like all sorts of sports. And of course, my preparation for my new season, I've been also spending a lot of time out running and in the gym, and that's so, you know, I am for a healthy life, you know, and I'm very happy that Bydgoszcz as a town organized this sports event, because that means that they are, you know, very involved. Yeah, active in the sport. So I'm very happy about that, and I'm very happy to be a part of the town. So I will definitely be here on Sunday, looking at the competition, because I think it's really interesting. And as I said, I'm interested in most of the sports. I'm just hoping that the weather will be as good as it was today when we were running, and not raining as it is now. But I think it's going to clear up, and also I want to invite all the people here for next Sunday, also in the afternoon, to come and look at the first meeting of the year, the opening season for the Speedway, the Criterium Massów. So please, everybody, welcome. It will be after the season. Exactly. Andreas zaczął od takich słów, dosłownie tłumaczeniu, możecie je nazwać wariatem na motocyklu, ale interesują mnie wszystkie dyscypliny sportu, dlatego jestem tutaj i bardzo się z tego powodu cieszę. Na pewno będę za tydzień na Mistrzostwach Świata, ponieważ lubię dopingować przedstawicieli innych dyscyplin, lubię brać udział w wydarzeniach sportowych i zaprasza, Andreas zaprasza także ludzi, kibiców do tego, żeby
swoją obecnością wsparli tych biegaczy, których będziemy mieli tutaj za tydzień. A zaraz po naszych zawodach, które się skończą około godziny 15, będzie kryterium łasów, na które przy okazji też Andreas zaprasza. Koszulka mistrzostw świata, która będzie przed biegiem mistrzostw. Koszulka mistrzostw świata do wygrania 30. Janusz Lenz, 95. Maria Skurczewska. Jest Maria? It was good for Andreas, because I think it was the motorbike in southern town. Was okay. Było bardzo fajnie, chociaż się nie spodziewał, że będzie tyle podbiegów, ale dla Andreasa to lepsze warunki, bo w końcu ma motocykl i na motocyklem częściej pod takie górki podjeżdża. You were second. Are you satisfied with your result? Very, very satisfied. I can't be better. Zapytałem, także żartowałem, że według oficjalnych wyników Andreas był drugi, czy jest zadowolony ze swojego rezultatu. Powiedział, jak najbardziej, nie mogło być lepiej. No, serious. Uwaga! Na ten znak wszyscy mówimy cross country! Uwaga! Cross country! Jak uchodźcie, co? Jeszcze raz tylko głośniej, jest nas tu dużo, uwaga!